młodzi posłowie Prawa i Sprawiedliwości, młodzi wiekiem, młodzi duchem, energią, ale również posłowie pierwszej kadencji, to jest nasza cecha wspólna. Sprowadza nas tutaj po pierwsze zainteresowanie tematyką samorządową. My wszyscy mamy doświadczenie samorządowe, byliśmy radnymi, zanim zostaliśmy posłami, jesteśmy również pełnomocnikami wojewódzkimi, okręgowymi, tak jak ja jestem tym pełnomocnikiem na Pomorzu do spraw przygotowania wyborów samorządowych w Prawie i Sprawiedliwości. Ale również chcemy spotkania z mieszkańcami. Dzisiaj będziemy mieli takie spotkania również otwarte we Władysławowie i w Gdyni. Porozmawiać, podyskutować o samorządach, o ewentualnej reformie samorządów, o tym, co w samorządach należałoby zmienić. Ale chciałem również tutaj zaprosić moich kolegów posłów po to, żeby zbudować taką koalicję, grupę przyjaciół wokół szeregu spraw ważnych dla Gdyni, ważnych dla Małego Trójmiasta Kaszubskiego, ważnych dla Pomorza. Te sprawy mieszkańcom tutaj są oczywiście znane, to jest kwestia S6, no tego dużego problemu, jaki mamy, bo zostawił nas z nim poprzedni rząd, że na tą drogę nie ma pieniędzy, że w ogóle na drogi krajowe w Polsce jest 107 miliardów, przy kosztach budowy 200 miliardów, ale no będziemy się starali, żeby to etapowanie, ewentualne opóźnianie nie dotknęło kluczowych elementów S6. Jest bardzo duża szansa, że ten najważniejszy element, czyli trasa kaszubska na odcinku od węzła Faszczyno do węzła Boże Pole za Wejherowem, została wybudowana w miarę szybko i w pierwszej kolejności. To nowa droga Via Maris, która nie tylko konsumuje przeleżały temat opaty obwodnicy północnej aglomeracji trójmiejskiej, który poprzedni rząd zupełnie pomijał i zupełnie odmawiał w ogóle wpisania i uznania go za potrzebę, teraz ma być budowany jeszcze w rozszerzonej wersji razem z tym łącznikiem do Władysławowa, zupełnie nowa droga krajowa. To jest kwestia trasy kolejowej 201 z Bydgoszczy do Gdyni i 202 z Gdyni do Słupska, ich modernizacji, ale może już aż tak dużo nie będę mówił, zostawię też czas na pytania dziennikarzy i na wypowiedzi moich kolegów posłów, może po kolei Łukasz Strajko. Dzień dobry, szanowni państwo, jest mi szczególnie miło, nie ukrywam, zwłaszcza się ucieszyłem, że będzie możliwość także spotkania tutaj w Wejherowie. Dla mnie to z takich osobistych powodów powiat bardzo ważny i miły. Wielokrotnie tutaj byłem grając, jak jeszcze grałem w szachy w różnych, na różnych zawodach, no ale przede wszystkim oczywiście sprowadza nas tutaj rzeczywiście wizyta na zaproszenie naszego kolegi posła. Ja powiem tak, jestem z Bydgoszczy, kwestia Bydgoszczy i Gdyni, Bydgoszczy w ogóle połączenia tego terenu, mamy wiele, mamy taką wspólnotę, jak rozmawiamy z Marcinem, celów i interesów, no bo zarówno droga 201 wspomniana przez Marcina to droga właśnie, która biegnie z Bydgoszczy do Gdyni, ważna dla mieszkańców i tego powiatu, ale to jest także kwestia portu wewnętrznego, który powstaje, portu multimodalnego, o który zabiegamy w Bydgoszczy, no to miałoby też wielkie znaczenie i wielką korzyść w nieodległej przyszłości dla portu w Gdyni. Szanowni państwo, no, pan poseł Marcin Horała, którego państwo znacie oczywiście znakomicie, jest posłem, który, muszę powiedzieć, łączy w sobie takie dwie cechy. Jest po pierwsze posłem takim niezwykłym patriotą lokalnym. Gdy jesteśmy w Sejmie, no to wielokrotnie od początku kadencji słyszeliśmy o różnych sprawach, problemach Gdyni, ale także Małego Trójmiasta Kaszubskiego. No, efektem tych rozmów było przecież powołanie przez pana posła zespołu parlamentarnego, na czele którego stoi. To, muszę powiedzieć, jest ewenement w skali parlamentu i patrząc też, jak ten zespół prężnie działa, to naprawdę można być z tego bardzo zadowolonym. Ale jednocześnie pan Marcin Horała nie jest posłem, który jakby skupia się tylko na jakichś lokalnych tematach i poza tym nie jest zupełnie aktywny, bo to też ograniczałoby jego taką siłę sprawczą. Pan poseł Marcin Horała jest aktywnym posłem, jego głos jest słyszany w klubie, jego głos jest brany pod uwagę. No, najlepszym na to dowodem są nominacje z ostatnich dni. Stanął na czele wojewódzkiego zespołu, który przygotowuje wybory samorządowe. No i z tego się wypada tylko cieszyć, bo naprawdę wnosi taką dużą siłę, duże wzmocnienie dla całego klubu parlamentarnego. Tak więc cieszę się, że mogę tutaj być. Cieszę się, że odbędziemy jeszcze spotkania we Władysławowie i Gdyni. No i że będzie możliwość rozmowy z mieszkańcami także. Dziękuję bardzo. Czegoż to? Przyjmując zaproszenie do tego pięknego miasta, do Gdyni, do Władysławowa, do Wejherowa,
i jadąc pociągiem nie zdawałem sobie sprawy, że tak naprawdę z drugiej części Polski jest tak blisko. Otóż podróż tutaj zajęła mi tylko 6 godzin i tak naprawdę to mieszkańcy tych okolic, okolic Gdyni, Wejherowa, w ogóle całego pasa nadmorskiego okres zimowy spędzają u nas, no a my zgodnie z kalendarzem na okres letni przyjeżdżamy do Państwa i z tego powodu jestem bardzo zadowolony, bo próbujemy z panem Marcinem Chorałą w ramach współpracy jak gdyby zapoczątkować taką wymianę, która miałaby doprowadzić do tego, aby tą więź jeszcze bardziej zacieśnić. Natomiast rzeczą, o której warto powiedzieć, to wszyscy, tak jak tu stoimy, byliśmy samorządowcami. Okiem samorządowca ten parlament wygląda trochę inaczej niż okiem parlamentarzysty, który jest którąś kadencję. W związku z tym znamy te problemy, znamy te państwa problemy nieco lepiej niż ci, którzy przez dłuższy czas zasiadają w ławach poselskich. Nie wynika to, broń Boże, z tego, że oni nie mają tej wiedzy, ale wynika to z tego, że dziura, kałuża i każdy tak naprawdę temat, który z Państwu na co dzień przysparza problemu, często jest oddalony i wydaje się, że w Warszawie go nie widać. No widać go tak samo i po to jesteśmy, aby jak gdyby próbować je również z Państwem, również samorządowcami rozwiązywać. A jeżeli mowa już o samorządowcach, no to bardzo się cieszę, że pan poseł Chorała akurat na tym terenie został koordynatorem, ponieważ, tak jak mówił mój przedmówca, jest dobrym głosem w Sejmie, jest dobrym głosem tego terenu w Sejmie, bardzo ten teren reklamuje, bardzo dużo o nim mówi i bardzo dużo działa na jego rzecz, nie tylko w komisjach, ale nawet w takich kuluarowych rozmowach. Co więcej, no, jest jednym z tych samorządowców, który się szczególnie aktywnie rozwija i mam nadzieję, że w najbliższym okresie przyniesie to w wyborach samorządowych jakieś rezultaty, kto wie, może, no nie wiem, jeżeli mogę, to może pan poseł się zgodzi startować na przykład na prezydenta Gdyni. A jeszcze wracając do jak gdyby naszego powiązania Bielsko-Biała-Gdynia, no to tak się również składa, że problemy mieszkańców Gdyni, Wejherowa i innych miejscowości są takie same jak problemy mieszkańców Bielska-Białej, to znaczy samego miasta i tych okolicznych kilku miejscowości. Chociażby tutaj mówimy o takich rzeczach, które dotyczą stricte samorządów. Jak gdyby rozwijanie tej więzi między nami, więzi między posłami różnych okolic powoduje, że wymieniamy się poglądami na ten temat i to wzmacnia naszą skuteczność w Sejmie. Dobrze, że Gdynia, że Wejherowo i Władysławowo, bo dzisiaj akurat w tych miejscowościach będziemy, ma swoich dobrych przedstawicieli w Sejmie, no ale liczymy, że ci dobrzy przedstawiciele również zaszczycą Bielsko-Białą. Dziękuję bardzo. Wybierzemy się, ja tylko jeszcze dodam tytułem uzupełnienia, zanim przekażę głos kolegom, że oczywiście mieliśmy też okazję spotkać się i porozmawiać ze znakomitymi samorządowcami wejherowskimi, zarówno z powiatu, pan wicestarosta Witold Kreslaw, pan członek zarządu Wojciech Rybakowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowo Marcin Drewa. Oni tak skromnie się ukryli w kuluarach w tłumie dziennikarzy, ale też są z nami i na pewno bardzo cenna również dla moich kolegów posłów była wymiana opinii i dyskusja z tymi samorządowcami, którzy są tutaj na miejscu, są stąd. Poseł Szymon Szynkowski, Welsen, Poznań. Dzień dobry. Rzeczywiście jest tak, że my w tej grupie, która tutaj przyjechała dzisiaj na zaproszenie pana posła Marcina Chorały, dyskutujemy często z inspiracji pana posła o sprawach dotyczących Małego Trójmiasta Kaszubskiego, Gdyni, ale też na tematy, które są szersze, bo dotykają naszych miast. Okazuje się, że miasta wiele problemów mają wspólnych i rzeczywiście ta burza mózgów, która często w dyskusjach między nami jest produktywna i rodzi wiele ciekawych pomysłów. Ja wspomnę może o trzech takich sferach, w których z panem posłem Chorałą mieliśmy okazję nie tylko dyskutować, ale później efektem tej dyskusji były konkretne rezultaty i konkretne propozycje. Pierwsza sprawa to sprawa cyfryzacji jednostek służby zdrowia. Ja jeszcze w Poznaniu, bo w Poznaniu byłem przez 9 lat radnym, obserwowałem taki problem z dostępem i możliwością zapisania się do lekarza rodzinnego przez internet. W rozmowach właśnie z Marcinem doszliśmy do wniosku, że ten problem nie jest tylko problemem typowo poznańskim, ale jest problemem szeregu dużych polskich miast i byliśmy współinicjatorami założenia w parlamencie
zespołu do spraw cyfryzacji jednostek służby zdrowia. Ten zespół rozpoczął pracę już kilka miesięcy temu. Jesteśmy w fazie przygotowawczej, gdzie będzie wdrażany projekt e-skierowań i e-recept w pierwszej kolejności, a w dalszej kolejności również będzie możliwość zapisywania się, czy też zapisania dziecka, bo to jest również dla wielu rodzin z dziećmi problem, zapisania się do lekarza rodzinnego za pośrednictwem internetu, jako uzupełnienie takiej tradycyjnej rejestracji, z którą, jak wiemy, jak wielu z nas wie, często jest kłopot. To jedna taka sfera, która już jest realizowana. Druga kwestia to kwestia też nam bliska, czyli trwające w tej chwili prace nad wprowadzeniem zmian w zakresie ustroju samorządu. Mowa tutaj głównie o ograniczeniu kadencji organów wykonawczych samorządów. Pan poseł Horała jest tu konsekwentny i podobnie jak jeszcze jako radny wypowiadał się w tych sprawach jednoznacznie, że jest jako zwolennik ograniczenia kadencji wójtów, burmistrzów i prezydentów do 2. W tej chwili też promuje to i rozmawiamy na ten temat często w Sejmie. Jest autorem takiej bardzo solidnej, prawniczej analizy, w której wywodzi konstytucyjność tych rozwiązań, bo co do tego niektórzy podnosili wątpliwości, więc to jest też jego niewątpliwy wkład w tą dyskusję. I wreszcie kwestią, która też jest sprawą, która jest przedmiotem takiego mojego zainteresowania, ponieważ jestem szefem grupy polsko-niemieckiej parlamentarnej. To jest wsparcie ze strony pana posła Marcina Horały w reprezentowaniu polskiej myśli polityki zagranicznej, która cechuje się nowym podejściem w zakresie relacji z naszym ważnym sąsiadem, z Niemcami. Zmiana tych relacji na relacje partnerskie, w których Polska pokazuje się jako suwerenny partner, stawiający jasno swoje racje i interesy, jest też takim polem, na którym pan poseł Marcin Horała mógł mnie wspomagać w trakcie wizyty posłów Prawa i Sprawiedliwości w Berlinie w listopadzie ubiegłego roku, gdzie rozmawialiśmy z parlamentarzystami niemieckiej koalicji rządzącej. Za to wsparcie też w tej dziedzinie, którą może nieco mniej się tutaj na co dzień chwali, ale dla mnie, z mojego punktu widzenia, ważnej. Za to chciałem mu serdecznie podziękować. Bardzo dziękuję. Poproszę posła Waldemara Budę z Łodzi. Panie pośle, krótko, bo idzie deszcz. Szanowni Państwo, tyle działań, tyle zainteresowań. Wydawać by się mogło. Musimy się chwilę poczekać. Szczęście, że możemy usłyszeć. No nie, jeszcze trochę. To pan prezydent uruchamia. Nie, nie. Automatycznie to się uruchamia. Tak już. Szanowni Państwo, wymieniliśmy już tu tyle aktywności, tyle zadań i tyle rzeczy, którymi się zajmuje pan poseł, ale są jeszcze takie, które są styczne również i z moją osobą, i z moją działalnością. Poza tą samorządową, gdzie mamy te same rodowody w samorządzie, ale są również te takie ogólnopolskie. Pan poseł Marcin Horała jest prawnikiem, ja również jestem prawnikiem, radcą prawnym. No i też nieobojętne z tego powodu nam są losy wymiaru sprawiedliwości, dobro wymiaru sprawiedliwości. Wszyscy Państwo chyba nie mają wątpliwości, że wymiar sprawiedliwości wymaga naprawy. W sądach czeka się na rozstrzygnięcie spraw za długo, a do sądu wchodzi się nie po sprawiedliwość, a po wyroki. My chcemy zmienić to, żeby w rzeczywistości było tak, że dwie strony, które są pogodzone, które w zasadzie w każdym przypadku jest tak, że jedna jest zadowolona, druga nie z rozstrzygnięcia sądowego, w każdym przypadku, żeby dwie strony akceptowały to rozstrzygnięcie. Do tego potrzebne jest duże zaufanie do sądów. My go obecnie nie mamy, jest bardzo niskie zaufanie do sądów. To jest od lat 90. w zasadzie dzisiaj praktycznie najniższe. Ten wymiar sprawiedliwości jest tą cechą nas łączącą. Ale też te sprawy samorządowe, chociażby polityka mieszkaniowa. Łódź, Gdynia czy Wecherowo to wspólne problemy, jeśli chodzi o politykę mieszkaniową, które są naprawdę w mało którym samorządzie dobrze rozwiązane. Ja przypomnę, że jest ogromna kolejka osób, które czekają na lokale socjalne, które mają niezapewnione potrzeby mieszkaniowe, a tych lokali się nie buduje, nie pozyskuje, nie remontuje. Mamy na to wspólne przemyślenia, mamy na to wspólne pomysły, pracujemy nad wspólnym rozwiązaniem, ale to jeszcze chwila, pewnie będziemy może być razem wspólnie przedstawiać jakieś projekty ustaw w tym zakresie.
dobrze nam się współpracuje. Chciałbym podziękować za zaproszenie i mam nadzieję, że to nasza nie ostatnia wizyta w tym rejonie. My się z wizyty młodych posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy odwiedzili dzisiaj Wejherowo i powiat wejherowski, i mam nadzieję, że ich praca na rzecz rozwoju Polski, ale naszego również regionu i powiatu będzie nam wszystkim dobrze służyła. Słyszeliśmy o zapowiedzi etapowania budowy trasy kaszubskiej, tak ważnej dla naszego powiatu, i mam nadzieję, że będzie to konkret, który dzisiaj usłyszeliśmy w trakcie wizyty młodych posłów Prawa i Sprawiedliwości.